teksty w Teleekspresie, czyli to, czym się zajmowałem głównie, są bardzo podobne do wpisów w mediach społecznościowych. Zainspirował mnie Mirek Burnejko, który podał taką listę najbardziej poszukiwanych zawodów czy umiejętności w 2023-2024 roku. To była lista 10 różnych propozycji i wśród nich właśnie wspomniał o ghostwritingu na LinkedInie. LinkedIn jest bardzo rozwojowy teraz, szczególnie w Polsce. Tak jak spojrzymy na liczbę użytkowników tego portalu, to jest około 5 milionów ludzi w Polsce. 15 milionów Polaków pracuje. Więc potencjał jeszcze do rozkręcania tego medium jest ogromny. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. W swoim kursie polecam LinkedIn jako dobre miejsce do pozyskiwania klientów na copywriting. Mam wrażenie, że LinkedIn to jest taki biznesowy Facebook, gdzie trolle i Janusze nie bardzo mają wstęp, jak elitarny klub, którego członkowie sami wyrzucają pijanego, awanturującego się Sebę, który szuka kłopotów. Dzisiaj z nami specjalista od pisania na LinkedIn, Piotr Pawelec. Siema Piotr. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Piotrze, co ostatnio napisałeś za kasę? Ja może jeszcze doprecyzuję i rozszerzę ten mój opis, ponieważ jestem dosyć specyficzną postacią na LinkedInie, wydaje mi się, ponieważ pochodzę z tradycyjnych mediów i z tych tradycyjnych mediów postanowiłem przejść właśnie do mediów społecznościowych, do social mediów. Głównie jestem dziennikarzem. O tym pewnie trochę więcej powiemy w dalszej części naszego spotkania. Ostatnio chodliwy temat, więc może być cytowalność tego podcastu. Dziennikarzem Telewizji Polskiej na wygnaniu, to później może rozwiniemy. A ostatnio, co napisałem za pieniądze, to właśnie teksty reporterskie, dziennikarskie i swoje doświadczenie reporterskie, telewizyjne chcę zagospodarować i przełożyć na treści na LinkedInie głównie właśnie. No jak już przy tym jesteśmy, to dwa pytania w takim razie. Co to znaczy dziennikarz na wygnaniu i w jaki sposób te umiejętności dziennikarskie przełożyć na pisanie na LinkedInie i budowanie marki? Ja jestem reporterem Teleekspresu. Piszę krótkie informacje ze świata finansów, polityki, prawa, różnych społecznych wydarzeń. Ostatnio o Telewizji Polskiej jest głośno ze względu na zmiany w Telewizji Polskiej. One są związane oczywiście ze zmianami politycznymi. Stara ekipa została odsunięta od redakcji. Nowi ludzie zostali powołani. Ja niestety zostałem jakby wyznaczony do odejścia, więc swoją przygodę z Telewizją Polską będę niedługo kończył, a swoje doświadczenie właśnie przekładam na pracę w mediach społecznościowych. Czyli ta decyzja o przejściu do pisania w mediach społecznościowych też nie wzięła się znikąd, tak? Skąd wziął się ten pomysł, że okej, pracowałem w mediach, to teraz będę pracował w mediach społecznościowych? Teksty w Teleekspresie, czyli to, czym się zajmowałem głównie, są bardzo podobne do wpisów w mediach społecznościowych. To są krótkie formy, muszą być chwytliwe, angażujące i muszą zaciekawić widza. I są na różne tematy. Wymagają od autora syntezy, szybkiego researchu, zdobywania informacji i spajania ich w całość. To są też historie poszczególnych ludzi, a to w mediach społecznościowych spotykamy najczęściej. Historia przedsiębiorcy, historia prezesa dużej firmy, to jest historia tak jakby na reportaż. Krótki reportaż w formie serii wpisów albo jednego wpisu dłuższego. Techniki są bardzo podobne. Techniki są właściwie te same. Różni się tylko medium. Nie jest to telewizja. Nie są to treści połączone z obrazem wideo jeden do jednego. Chociaż wpisy też oczywiście możemy wzbogacać
zdjęciami, krótkimi filmikami, naszymi wypowiedziami. Więc narzędzia są w zasadzie te same, techniki są te same. Mamy tylko inny kanał dystrybucji tej wiedzy, dystrybucji tej informacji. Dlatego ja zainteresowałem się właśnie LinkedInem, bo spośród wszystkich mediów społecznościowych wydaje mi się on najciekawszy po prostu i najbardziej merytoryczny i dający największe takie pole do popisu, jeżeli chodzi o fajne, merytoryczne treści, dobrze napisane, które trafiają do grupy docelowej, do odbiorców. Tak, tutaj się zgodzę, bo w swoim czasie próbowałem coś publikować na Instagramie, próbowałem coś publikować na Fejsie. Tam, jeśli chodzi o jakieś organiczne pozycjonowanie, organiczne zasięgi, to jest po prostu syf, kiła i mogiła. To jest nie do przebicia. A kiedy zacząłem publikować na LinkedInie, w rok zbudowałem pięciokrotność, sześciokrotność właściwie tego, co mam followersów na Facebooku i Instagramie łącznie, więc jest dużo bardziej wynagradzające medium organicznie, co mogę potwierdzić i to jest fajne, plus ten taki nacisk na czystość merytoryczną tego portalu. Nie, że wiesz, że przyjdzie ci troll i cię zhejtuje w komentarzu i ludzie klepią mu lajki, bo haha, śmiesznie napisał czy coś, tylko jest po prostu jakaś taka walka o to, żeby ta czystość merytoryczna została zachowana i to mi się podoba. Plus to, że piszesz pod imieniem i nazwiskiem. Jak piszesz z jakiegoś fejkowego konta, nikt nie bierze cię na poważnie. I to są dokładnie takie same moje obserwacje i doświadczenia. W ubiegłym roku zainteresowałem się właśnie LinkedInem. Zacząłem rozwijać swoje konto, umieszczać swoje treści, eksperymentować z tym wszystkim, zdobywać pierwsze zasięgi i zauważyłem, że faktycznie, jeżeli jest się w tym konsekwentnym, ma się na to jakiś pomysł i wrzuca się treści, które zainteresują ludzi, to bardzo szybko się rozprzestrzenia i dociera do ludzi i zyskuje autentyczne zainteresowanie. Na innych portalach społecznościowych tego ja osobiście nie widzę i nie potrafię tego wygenerować, bo na Instagramie co innego się sprzedaje, na Facebooku też co innego, Twitter czy X teraz rządzi się zupełnie innymi regułami, tam być może więcej kontrowersji potrzeba, jakichś wiralowych treści. LinkedIn jest zupełnie inny, ten algorytm też się zmienił i on pilnuje merytoryczności tych treści i spójności z profilem autora. Tak, to jest fajne i żywotność postów na LinkedInie jest o wiele dłuższa niż na przykład na Instagramie. Wiesz, na Instagramie wrzucisz rolkę, ona pochodzi 2-3 dni albo tydzień i albo złapie viral i pójdzie dalej, albo nie złapie virala i tyle. I musisz dalej podkładać te rolki, a na LinkedInie czasem posty sprzed kilku tygodni czy miesięcy potrafią, wiesz, dostać komentarz, nie? Co jest strasznie fajne, więc to jest spoko. Poza tym LinkedIn jest bardzo rozwojowy teraz, szczególnie w Polsce. Tak jak spojrzymy na liczbę użytkowników tego portalu, to jest około 5 milionów ludzi w Polsce. 15 milionów Polaków pracuje, więc potencjał jeszcze do rozkręcania tego medium jest ogromny. I myślę, że będzie się LinkedIn zmieniał i też będzie się zmieniała świadomość tego portalu, postrzeganie tego portalu wśród ludzi. Ja nawet jeszcze w ubiegłym roku, zanim zacząłem tak poważnie działać na LinkedInie, nie miałem styczności z tym portalem. Cały czas miałem takie przeświadczenie, że to jest takie wirtualne CV do przesyłania sobie informacji na temat pracy, prezentowania się pracodawcom i tak dalej. A tak jak na początku powiedziałeś bardzo słusznie, to jest taki Facebook dla firm. Tam są bardzo różne treści inspirujące, wymiana poglądów. Bardzo łatwo właśnie nawiązać dialog, kontakt z kimś nowym. Przykładem nawet jest ten nasz podcast teraz, bo poznaliśmy się na LinkedInie. Ty do mnie napisałeś, ja do ciebie odpisałem na jakąś twoją wiadomość. Twoje teksty przyciągają moją uwagę, ty też czasem skomentujesz i zareagujesz na to, co ja wrzucę i przez parę miesięcy takiej wymiany doszliśmy do tego miejsca właśnie, w którym jesteśmy, więc to naprawdę działa i chyba no, to łączy ludzi, no to jest chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o rolę mediów społecznościowych. Owszem, to co jest jeszcze fajne, na LinkedInie dużo łatwiej jest do kogoś dotrzeć, bo na przykład na Facebooku, jak się, czy się zgłaszasz na zlecenie, czy chcesz zaczepić jakąś znaną osobę, to jest bardzo duża szansa, ryzyko, duże ryzyko, że
Twoja wiadomość trafi do spamu albo do folderu inne, do którego niektórzy nawet nie zaglądają. Na LinkedInie tego nie ma. I to jest spoko. Nawet jak chcesz pójść o krok dalej, to płacisz 300 miesięcznie za tego Sales Navigatora i wpadasz bezpośrednio do czyjejś skrzynki odbiorczej, co jest z jednej strony fajne z perspektywy kogoś, kto to wysyła, może nie do końca fajne z perspektywy kogoś, kto to odbiera, ale też umówmy się, że ktoś bez intencji biznesowej nie zapłaci 300 zł miesięcznie za to, żeby komuś DM-a wysłać. Więc to jest zaleta, wada trochę. Ja piszę do potencjalnych klientów no właśnie przez LinkedIn albo odzywam się albo ogłaszam się, że tak powiem, podczas jakichś webinarów, które są też przez LinkedIn transmitowane. I nieraz się tak udało nawiązać z kim współpracę, chociaż ja jeszcze na tym polu zdobywania klientów przez LinkedIn dużego doświadczenia nie mam, bo tak jak mówię, pochodzę z tego świata mediów tradycyjnych. Do tej pory specjalizowałem się właśnie w tworzeniu treści dla telewizji, radia. Natomiast te współprace na LinkedInie na razie zdarzały się sporadycznie. I to jest właśnie mój cel teraz, rozkręcić tę część mojej działalności. Okej, okay. To jest cel rozkręcić. To teraz powiedz w takim razie, w jaki sposób zamierzasz to zrobić. Jak chcesz zdobywać tych... Siema. Krótki masterclass na temat call to action, czyli wezwania do działania. Dobre call to action powinno zawierać 3 elementy. Pierwszy, określenie czynności, czyli powiedz, co dana osoba ma zrobić. W tym przypadku na przykład zostaw suba. Druga rzecz, korzyść. Jaką korzyść da wykonanie akcji? Przykładowo, mógłbym powiedzieć w tym odcinku coś takiego. Jeżeli podoba Ci się ten odcinek, zostaw suba. Hitaj CTA, podoba mi się ten odcinek, zostawiam suba. Albo mógłbym powiedzieć, jeżeli jesteś fajnym gościem, to zostawisz suba. I wtedy dać CTA, jestem fajnym gościem, zostawiam suba. I trzecia rzecz, o której mówią najczęściej UX writerzy, czyli określenie tego, co się stanie po tym, jak klikniesz w guzik. Już bardziej do sklepów internetowych czy maili sprzedażowych, gdzie na guziku można umieścić informacje, na przykład przechodzę do sklepu. Wtedy klient klika i faktycznie przechodzi do sklepu, co powoduje, że jego zaufanie wzrasta. Moje CTA w tym przypadku będzie brzmiało tak. Jeżeli chcesz sprawić mi przyjemność, kliknij suba. A teraz wracamy do odcinka. Po pierwsze buduję tak jakby swoją markę osobistą. I swój profil, i swój taki social proof, że znam się na tym, robię to dobrze, przyciągam też uwagę odbiorców, czyli po prostu publikuję regularnie swoje treści. To są moje porady, jak korzystać właśnie z LinkedIna. To są różne teksty też informacyjne, skupiające się na wydarzeniach aktualnych w Polsce, na świecie, dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji czy różnych aspektów prawnych istotnych dla przedsiębiorców. To są też krótkie wywiady z twórcami na LinkedInie. Tu mieliśmy przyjemność też współpracować. Nawet, o ile pamiętam, to z Tobą zrobiłem pierwszy wywiad 3x3, czyli króciutkie wywiady, około 3 pytań dotyczące właśnie publikowania w internecie, publikowania na LinkedIn. I to jest ta pierwsza faza mojej działalności, czyli samemu zaistnienie na LinkedIn. Po drugie jest to po prostu odzywanie się też do klientów, potencjalnych klientów, czy ludzi po prostu, którzy chcieliby mojej pomocy. Tak jak mówisz właśnie, poprzez wiadomości bezpośrednie, nawiązywanie relacji, komentowanie postów. Tutaj, jeżeli ghostwriter chce dotrzeć do potencjalnego klienta, musi po prostu śledzić profil tego klienta na LinkedInie i patrzeć, jak czy ta osoba takich usług potrzebuje potencjalnie. Padło słowo ghostwriter. Ja też do tego słowa będę się chciał przyczepić, dlatego że mam wrażenie, że ghostwriting jest takim tematem tabu w sferze tworzenia treści w Polsce. Wiem, że w Stanach to jest dosyć powszechne, zwłaszcza na
na Twitterach, teraz też na LinkedInach, że są faktycznie copywriterzy, którzy za grubą, naprawdę grubą kasę specjalizują się w ghostwritingu na Twitterze i na LinkedInie. I pytanie o to, bo w Polsce to się kojarzy głównie, wiesz, albo z tym, że jakaś gwiazda udaje, że napisała książkę i sprzedaje ją pod swoim nazwiskiem, albo ghostwriting kojarzy się z pisaniem prac dyplomowych, co jest wprost potępiane i napiętnowane przez społeczność, choćby copywriterską. I teraz jest pytanie moje o ten ghostwriting. Czemu ghostwriting i co ty o tym myślisz? Jakie ty masz do tego podejście? Czy ghostwriting, bo też się spotkałem z różnymi podejściami, na przykład na LinkedInie, że ja nie mógłbym pisać za kogoś, bo to nie byłoby moje. Ja nie mógłbym kogoś udawać. Czy to jest takie udawanie kogoś, czy to jest, jakbyś to określił? Zainspirował mnie Mirek Burnejko, który swego czasu podał taką listę najbardziej poszukiwanych zawodów czy umiejętności w 2023-2024 roku. To była lista 10 różnych propozycji i wśród nich właśnie wspomniał o ghostwritingu na LinkedInie. Od razu ten pomysł przykuł moją uwagę, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo przypomina mi właśnie robotę reporterską. To jest zebranie pewnej informacji, research, zebranie tego w jedną całość, napisanie chwytliwym, ciekawym dla odbiorcy, angażującym językiem gotowego tekstu całości. Czy to jest udawanie? Nie do końca, ponieważ przygotowując taką treść na LinkedIna, bazujemy na przemyśleniach, notatkach, pomysłach właśnie klienta, który po prostu nie ma czasu, żeby zająć się tym od A do Z regularnie, poświęcić 2-3 godziny dziennie, żeby te publikacje, że tak powiem, dopracować i wypuścić na LinkedInie. Więc jest to po prostu pomoc w oszczędności czasu, dopracowaniu jakości tego tekstu, podpowiedź, jak ubrać swoje myśli, swój przekaz w sposób dla czytelnika ciekawy, angażujący i żeby te nasze myśli były zrozumiałe i ciekawe dla innych. Jasne. W sumie to mam teraz taką rozkminę. Czy copywriting zasadniczo też nie jest po części ghostwritingiem? No bo jeśli piszesz w czyimś imieniu dla kogoś, na czyjeś zlecenie maila czy ofertę sprzedażową, to tam też komunikacja jest głównie ja do ciebie. Czyli przykładowo ja mam kurs online z gotowania szparagów i ja go tobie chcę sprzedać, ale tego nie pisze autor tego kursu w większości przypadków, tylko copywriter. Mhm. I ciekaw jestem w sumie, bo też i osoby, które właśnie w ten sposób piszą, patrzą krzywo na ghostwriterów, no bo to jest, wiesz, udawanie, ale czy copywriting z definicji nie jest udawaniem kogoś innego? No, my jesteśmy zawodowcami od pisania po prostu treści. Naszym zadaniem jest ująć w słowa jakąś szerszą myśl czy cel, który nasz klient ma. Jako copywriter chcesz dotrzeć do grupy docelowej, do tych klientów, swojego klienta, którzy chcą kupić dany produkt, potrzebują go, a po prostu producent chce go dobrze zareklamować. Jako dziennikarz też opisuje przecież nie swoje życie czy swoje przemyślenia, tylko historię jakiejś osoby, opisuje jakieś wydarzenie, opisuje zmiany w prawie, opisuje dany problem. Jako ghostwriter, który pisze post komuś, zbieram po prostu w całość albo sugeruję, jakie pomysły można wykorzystać do stworzenia konkretnej treści. Po prostu to chyba o to, co mnie zapytałeś, to jeżeli ktoś prowadzi własny pamiętnik na swoje własne prywatne potrzeby czy bloga i jest autorem i go pisze też od A do Z samodzielnie, no to jest jego taka prywatna treść. Natomiast
ghostwriter, copywriter, dziennikarz, pomaga ubrać w słowa w jakąś formę daną treść. Ma to sens, jak tak tłumaczysz, to ma to sens. Znaczy, ja nie mam w tym problemu generalnie, że jest ktoś ghostwriterem. Znaczy, wiadomo, że akurat jeśli chodzi o pisanie prac dyplomowych, to sarkam na to nieco, no bo to jest jednak przestępstwo mimo wszystko, nie? Jest... Znaczy, no jeżeli ktoś, jeżeli właśnie od tego, jak to jest napisane, zależy właśnie ocena, bądź jakiś, no właśnie, jakiś tytuł, no to wtedy to jest niemoralne i to jest oszustwo. Natomiast jeżeli ktoś wynajmuje kogoś w różnych celach, żeby coś zrobić szybciej, no to jest to po prostu usługa. Ja nie piszę nieprawdy na czyjś temat, tylko tak jak sekretarka danego prezesa czy pomocnik jakiś biurowy pisze maila w jego imieniu, żeby on osobiście tego nie robił, tak po prostu taki ghostwriter zajmuje się ubieraniem tego w konkretny post na LinkedInie według schematów pewnych czy pewnych wymagań, które ta platforma po prostu ma. No i to jest spoko. W ogóle czytałem taki fajny patent u Dakoty Robertsona, że bo właśnie on na przykład jest ghostwriterem na X-ie, na Twitterze i napisał coś takiego, że płacili mi za robienie wywiadów ze znanymi, bogatymi ludźmi, nie? Bo on miał taki patent, że jak dla kogoś podejmował współpracę, to się umawiał na rozmowę, taką godzinę, półtorej, zadawał pytania i później z odpowiedzi na te pytania robił content na tego Twittera, czy później na LinkedIna, nie? I pomyśl sobie, tak idziesz sobie do takiego prezesa jakiejś ogromnej spółki, który, no umówmy się, nie ma czasu siedzieć i klepać postów na LinkedInie czy na Twitterze. Zadajesz mu pytania, jak się dorobił, co miało wpływ na to, że się dorobił, co było najtrudniejsze i wiesz, poznajesz te takie smaczki, o których on chce mówić, ale jednocześnie się uczysz i to jest zajebiste. No i właśnie o to chodzi. Trzeba być ciekawym ludzi, trzeba wyciągnąć od nich te historie, jakieś kulisy branży, ciekawe wydarzenia z firmy. Oni czasem sobie nie zdają sprawy, że coś fajnego się wydarzyło w tygodniu, co jest warte opisania. Taka osoba z zewnątrz, ghostwriter czy jakiś pomocnik właśnie taki kreatywny, potrafi na to spojrzeć z zewnątrz, z lekkim dystansem i pomóc właśnie dobrać taką treść, która przedstawi firmę na zewnątrz w takim pozytywnym, bądź ciekawym po prostu świetle, które zainteresuje odbiorców. Publikowanie w mediach społecznościowych przez firmy to jest forma reklamy, więc po prostu do tego należy podejść profesjonalnie. Tak opowiadasz. Teraz pytanie, jak nas będą słuchali ludzie, którzy są zainteresowani tym, żeby zarabiać kasę za pisanie, dla kogo jest ghostwriting? To jakie cechy powinna mieć osoba, która chce być ghostwriterem? Moim zdaniem właśnie tą cechą jest empatia, może niedocenianą cechą, umiejętność wczucia się w drugiego człowieka. Czy on jest właśnie prezesem dużej firmy, czy może początkującym przedsiębiorcą, jak już tak mówimy pod kątem LinkedIna. Każdy z nich ma jakąś ciekawą historię do opowiedzenia, jak zdobywał swoją wiedzę, jak budował swój biznes, z jakimi przeciwnościami się zmagał. Jak motywuje swoją drużynę, ekipę w firmie do pracy i tak dalej. Więc ta ciekawość drugiego człowieka jest bardzo potrzebna. Kreatywność też, bo trzeba spojrzeć na czasami takie rutynowe, codzienne czynności z innej perspektywy, znaleźć to ziarnko ciekawego tematu, czasami pozornie nudnej codziennej jakiejś czynności w biurze, w firmie. Trzeba po prostu też umieć pisać, czy nauczyć się tego, czy wypracować sobie pracą. To już nie ma znaczenia, ale trzeba naprawdę potrafić ubierać myśli w słowo pisane. Pisać tak, jak się mówi po prostu, to jest chyba najtrudniejsze. Jeżeli już siadamy przed klawiaturą czy pustą kartką.
No i chciał pociągnąć trochę temat tego pisania, bo ja się wywodzę, zanim szedłem w copywriting, siedziałem bardzo długo w pisaniu prozy. I chociaż to nie jest to samo, to mam pewne naleciałości i czerpię garściami z pisania prozy, choćby poprzez storytelling. Ty byłeś dziennikarzem, właściwie technicznie rzecz biorąc chyba jeszcze trochę jesteś. I tu pytanie jest o to, w jaki sposób umiejętności i doświadczenie dziennikarza przełoży się na to pisanie. Co sprawia, że będziesz dobrze pisać i że na przykład, że będziesz zbierać skutecznie informacje. Ja nauczyłem się, tworząc treści do telewizji, do serwisów informacyjnych, szybko przetwarzać po prostu informacje. Często informacje podaną w taki suchy, zawiły sposób, tak, żeby ona była czytelna i prosta w odbiorze. Ja bym to porównał po prostu z rozmową z jakimś kolegą, przyjacielem, ze swoją jakąś, z bliską sobie osobą, na jakiś trudny temat, coś, co się wydarzyło w ciągu dnia, może jakieś duże wydarzenie też polityczne albo gospodarcze w kraju. Można to opowiedzieć w sposób nudny i do nikogo nie trafić, a można też wyobrazić sobie, że właśnie zwracamy się do kogoś bliskiego i opowiadamy po prostu, jak nam minął dzień. Wtedy ta mowa jest naturalna, wtedy my tego chcemy słuchać, wtedy w tym jest jakaś historia i dzięki temu ta treść jest po prostu łatwiejsza do skonsumowania i przyciąga uwagę większej liczby odbiorców. Myślę, że to moje doświadczenie dziennikarskie, czyli no konieczność obróbki dużego materiału źródłowego w skondensowaną, krótką formę, która ma być atrakcyjna i przyciągać, no nie zanudzić po prostu widza czy słuchacza, bardzo mi się przydała w wyrobieniu sobie pióra po prostu. W Teleekspresie pisałem 3-4 materiały w ciągu kilku godzin na bardzo różne tematy, od właśnie gospodarczych przez społeczne, zwykłe ludzkie historie, jakieś wydarzenia też polityczne. I to zawsze musiało być precyzyjne, merytorycznie sprawdzone, czasami ze śmieszną puentą albo z ciekawym pierwszym zdaniem, tak jak mamy na LinkedInie ciekawy pierwszy ten nagłówek, którego musisz kliknąć. Tak samo w informacji telewizyjnej to pierwsze zdanie, które na przykład odczytuje prezenter, musi cię wybić z tej monotonii i po prostu przykuć twoją uwagę. To jakaś musi paść jakaś anomalia, a jakaś niespodziewana sytuacja, zestawienie jakichś rzeczy, dwóch, które ze sobą w ogóle nie idą w parze. Może jakaś lista jakichś rzeczy, które będą przedstawione. Są różne po prostu na to triki, nazwijmy to. I tego po prostu się można nauczyć w praktyce. No po prostu trzeba pisać. Im więcej sami będziemy pisać, zauważymy, co się sprawdza, a co jeszcze trzeba troszeczkę dopracować. Właśnie o te triki na przyciągnięcie uwagi, o te triki na pierwsze zdanie, bo żeby była jasność, to jest jedna z niewielu rzeczy wspólnych dla literatury, dziennikarstwa i copywritingu. To pierwsze zdanie, że ten hook musi być taki po prostu, że złapie za mordę i nie puści. I o te triki chciałem trochę podpytać. A co sądzisz o clickbaitach w takim razie? Bo spotkałem się z teorią, że clickbait jest ok, jeśli dowozi. Jeżeli... Ja to traktuję, nawet powiedziałbym, jako sztukę. Jeżeli jest odjechany jakiś clickbait, po prostu tytuł z kosmosu i no nie możemy się powstrzymać, żeby kliknąć to. I faktycznie klikamy, a w treści artykułu już mamy normalną treść, ale gdzieś to jest uzasadnione, że ten tytuł był taki dziwaczny, to ja uważam, że to jest forma sztuki. Jest to forma nawet szacunku do odbiorcy, bo wykazaliśmy się jakąś kreatywnością, poświęciliśmy tą dodatkową naszą cząstkę energii, żeby jakąś szerszą historię ubrać w jakiś krótki, odjechany tytuł czy zapowiedź. Jeżeli jest to clickbait chamski, taki nieuczciwy,
po prostu potem ten tekst jest zupełnie o czymś innym, no to faktycznie to już jest moim zdaniem nieuczciwe zagranie, z którym ja, no, z którym ja bym walczył. Kiedyś komuś mówiłem, że powinna powstać technologia, która będzie umożliwiać dawanie ludziom z liścia przez internet, bo trafiłem kiedyś na taki, wiesz, jak odpalasz telefon, odpalasz Chroma i tam są wiadomości z Google Discover i czytam tak, PZPN zwolnił trenera reprezentacji Polski. Myślę sobie tak, no niedawno zatrudnili tego probierza, jakby dla referencji, później mamy rok 2024, koniec stycznia, zatrudnili tego probierza niedawno, ktoś tam pograł, co już wyleciał, nie? Klikam. Klikam, wiadomo, nagłówek, potem reklama, potem lead, z którego nic nie wynika, potem reklama, potem kolejny akapit, że niedawno PZPN zatrudnił Michała Probierza jako trenera reprezentacji Polski, cały akapit o tym, potem reklama, potem jeszcze jedna reklama, a potem dopiero, że PZPN zwolnił trenera reprezentacji Polski, ale nie w piłce nożnej, tylko w beach soccerze. I ja mam po prostu takie coś, że mam ochotę tego kogoś złapać za gębę, jak kota po sikach wytarzać, naprawdę. No to właśnie o tym mówię, że tego rodzaju clickbait, no to jest po prostu wprowadzanie w błąd, marnowanie czegoś czasu i żebro klikanie, nie? Natomiast na LinkedInie to tak to zupełnie inaczej działa, moim zdaniem. Jednak nie spotykam się na LinkedInie z tego rodzaju słabymi treściami. Raczej to fajne pierwsze zdanie wprowadza potem fajny, merytoryczny wpis i dlatego sobie cenię ten portal. Co innego właśnie to, o czym ty mówisz, czyli jakieś portale takie informacyjne, które mają jakąś niską jakość jednak tych treści i wrzucają jakieś dziwne zdjęcia, które przyciągają naszą uwagę i dziwne tytuły, które po prostu potem nie mają nic wspólnego z resztą artykułu, no to faktycznie taki clickbait jest słaby i jest bardzo zły. Myślę, że takie pytanie z ciekawości, bo gdzieś widziałem, czytałem, że w redakcjach ludzie od nagłówku zarabiają lepszą kasę niż ludzie, którzy piszą później te artykuły. Czy to jest prawda, czy to taka ściema trochę? Być może w redakcjach papierowych, czyli gazetowych, a tam akurat nie miałem okazji pracować nigdy przy jakimś tygodniku. W telewizji jest zupełnie inaczej, tam odpowiadasz za całość materiału, łącznie z zapowiedzią, którą czyta prezenter. To, co mówi prezenter, zapowiadając materiał, praktycznie w 100% nie jest przez niego stworzone, tylko właśnie przez autora materiału, który dany temat cały dzień śledzi, cały dzień nad tematem pracuje i potrafi najlepiej spośród całej redakcji danego dnia po prostu dany temat zapowiedzieć. Prezenter sobie może potem zmienić ton tej zapowiedzi trochę pod swój jakby styl mówienia, ale te nagłówki właśnie w materiałach, czyli to się nazywa biała w żargonie telewizyjnym, czyli to, co czyta prezenter będąc w studiu, to też jest właśnie część pracy tego samego reportera. Nie ma podziału na reportera, który tworzy jakąś tam część zapowiadającą i reportera, który kończy materiał. Chyba że mówimy o tak zwanym jeszcze forszpanie, który po prostu jest w serwisach informacyjnych takie jednozdaniowe. Zapowiadasz po prostu trzech, załóżmy, najważniejszych tematów, najciekawszych tematów w serwisie. Tym się zajmuje faktycznie osobna, znaczy odrębna osoba. Natomiast no, jest to normalnie wyceniane z tego, co widziałem. Okej, okay, to czyli to w tych papierach. Kiedy dorwę jakiegoś dziennikarza lub byłego prasowego. Dziennikarza, tak, prasowego, to podpytam, bo tak usłyszałem właśnie teorię, nie wiem, miejska legenda to jest może, nie, może nie można o tym mówić, może to jest takie cicho ciemne, ale dorwę. Na moje wyczucie to wątpię. Myślę, że po prostu jest autor artykułu i on zgania całość. Przekonałem się, wiesz, zacząłem temat tego kiedyś sprawdzę, kiedyś dorwę jakiegoś takiego dziennikarza prasowego i go tam podpytam. A miałem kiedyś styczność z byłym dziennikarzem prasowym, z redaktorem rubryki w lokalnej gazecie w Bydgoszczy, jak ogłaszał się na Facebooku, że szuka zleceń, że ma 20 lat doświadczenia jako dziennikarz, szuka zleceń. Pisze bezbłędnie i dwie literówki w tym ogłoszeniu zrobił. Tak porciło mnie,
nie mogłem się powstrzymać po prostu, żeby mu tego nie wskazać. No stary, albo piszesz bezbłędnie, albo robisz... Jak się chłop obraził, normalnie, jakbym wiedział, że... Bo to, no po 50 był chłop, nie? Jakbym wiedział, że chłopu tak utrudnię dzień, to bym się w ogóle nie odzywał, nie? I tu moje pytanie o ego. Jak sobie, czy masz problemy z ego? Czy masz otwartą głowę na rozwój? No bo tu jest spory przeskok jednak, wiesz, z telewizji do, można powiedzieć, na kompletnie nowe poletko. Wiesz, to się pewnie tam okaże w praniu, jak ewentualnie hejt jakiś spłynie, jak sobie z tym człowiek będzie radził, ale wydaje mi się, że w ogóle nie mam z tym żadnego problemu i właśnie bardzo lubię interakcje z użytkownikami, z innymi ludźmi, którzy w social mediach też publikują, czy odbiorcami tego, co publikuję. I to ja to odbieram na plus, jako w porównaniu z tym, co robiłem w telewizji, bo w telewizji publikujesz swoją treść i w zasadzie ten odzew nie jest taki natychmiastowy. Ktoś do redakcji może zadzwonić albo napisać, mogą być też komentarze gdzieś pod materiałem, który jest w internecie potem opublikowany, ale tak naprawdę to już cię nie dotyczy. Jesteś odcięty od tej opinii zewnętrznej, a w social mediach wpuszczasz wpis i właściwie sekundę później masz pierwszy komentarz, ktoś się zgadza, ktoś się nie zgadza. Są lajki, no w zasadzie lajki są tylko pozytywne, więc same reakcje to no nie ma łapek w dół na LinkedInie, ale ktoś może w komentarzu wytknąć właśnie jakiś błąd, literówkę, jakiś błąd merytoryczny albo miałkość danej treści i to jest spoko, ja to bardzo lubię. Poznaję po prostu też inne pola, inne perspektywy, inne spojrzenia na dany temat. W zasadzie raczej ludzie są właśnie przyjaźni na LinkedInie do siebie, więc nawet jeżeli ktoś cię skrytykuje, a nie wpadniesz z nim w jakąś pyskówkę, no to na koniec tej rozmowy podacie sobie rękę i każdy pójdzie w swoją stronę chyba wzbogacony jakąś nową treść. Więc tu z tym ego w ogóle nie mam problemu i wręcz czekam na wszelkie interakcje i również krytykę i lekcje też dla mnie i tak dalej, bo nie ma po prostu specjalistów od internetu, którzy wiedzą wszystko, bo to się zmienia. Jak nie z roku na rok, to znaczy jak nie z miesiąca na miesiąc, to z roku na rok algorytm weryfikuje też wszelkie te triki, o których my mówimy. Trzeba non-stop eksperymentować, wrzucać nowe treści, patrzeć jak to się sprzedaje, mówiąc krótko, i jakie to reakcje za sobą niesie. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Mówisz o testach, eksperymentach, mówisz o feedbacku, mówisz o tym, że czekasz na te reakcje z, że tak powiem, rynku. I to jest kolejna różnica, którą chciałbym wskazać pomiędzy Facebookiem i LinkedInem, że na LinkedInie ta informacja zwrotna jest taka, powiedziałbym, wartościowa. Jest dużo mniej takiego zwykłego, toksycznego trollowania niż na fejsie, bo na fejsie, wiesz, przychodzi początkująca osoba, nie? Ktoś, kto, nie wiem, zaczął copywriting tydzień temu, wrzuca ogłoszenie i tam pierwsze co to naucz się stawiać przecinki. Ja tak na to patrzę, myślę, kurde, no ktoś, dobra, okej, jest poprawność, tej poprawności się kogoś wymaga, ale jeśli ktoś zaczął dopiero co, no to umówmy się, że nie ma tego wszystkiego obcykanego, no bo zaczął, tak? Więc, a to najważniejsze jest, mam czasem takie wrażenie, że jest taka grupka osób, których jedynym sensem życia jest właśnie wytykanie, wskazywanie brakujących przecinków na fejsie, a na LinkedInie tego nie ma na przykład. Nie? Jest bardzo fajna, szybka informacja zwrotna. Nawet widziałem ostatnio u doktora Macieja Kaweckiego, jak wrzucał coś o odkryciu paleontologicznym w Górach Świętokrzyskich. Nie wiem, czy widziałeś. Mogłeś widzieć. Tego nie widziałem jeszcze. No to było coś tam, że odkryli bardzo stare dowody na obecność dinozaurów w Polsce, na terenie obecnej Polski. I on tam pisał, że to jedne z pierwszych i tam mu boleśnie mu powytykali, że no panie, jak chcesz pan pisać, jak chcesz pan walczyć z fake newsami, zacznij od siebie, nie, że 200 milionów lat temu to jeszcze nawet nie był początek dinozaurów, nie, to już był prawie, że koniec, 65 milionów lat temu to był koniec dinozaurów,
Czyli jeszcze przed tym było 540 milionów, ja pamiętam, czytałem Atlasy z dinozaurami, nie? 540 milionów lat temu już się zaczynały dinozaury, nie? Więc to mu momentalnie mu wytknęli w komentarzach. I to jest fajne, tylko że właśnie, żeby to wziąć, przyjąć i wyciągnąć z tego jakieś wnioski, nie? Tak, no konstruktywna krytyka jest po prostu wartością samą w sobie, także na pewno każdego z nas czeka. Jeżeli publikujemy coś, wychodzimy do ludzi, to po prostu musimy się z tym liczyć, że czeka nas ta krytyka, jakaś ocena, a ja to nazywam po prostu dialogiem z kimś innym. Póki nie ma chamstwa, jakiegoś na siłę właśnie trollowania czy hejtowania takiego, żeby zrobić awanturę, to ja przyjmuję wszystko. Jasne. Teraz trochę przeskoczę, bo mam tu następne pytanie o to, czy w ghostwritingu jest siano? Ja się o tym właśnie przekonam, bo wiem, jakie są stawki i faktycznie jest to obiecująca gałąź zawodowa. Natomiast właśnie pytanie, czego potrzebują klienci tak naprawdę, czy tylko szukają ghostwritera, który jest znanym nazwiskiem i po prostu tylko jemu zaufają, czy dadzą powierzyć swoje konto osobie, która po prostu ma doświadczenie, tak jak ja, na innym polu, czyli tradycyjnych mediów. Można brać, że tak powiem, stawkę za poszczególny wpis, można umówić się z klientem na pakiet takiej miesięcznej obsługi. To są stawki rzędu 3-4 tysięcy od klienta za miesiąc takiego regularnego publikowania od 5 do 7 razy w tygodniu nawet. A za poszczególny wpis kilkaset złotych za godzinę pracy na przykład. Tak jak się wycenia rynkowo po prostu. Spoko, kasa. A tutaj poruszyłeś fajny temat, że przenosisz doświadczenie z jednego pola na drugie pole. Mam wrażenie, że wiele osób tego nie robi, że wiesz, wchodzą w copywriting, na przykład, prosty przykład, matka, młoda mama na macierzyńskim, wiadomo, idzie na urlop, kończy pracę i tak jakby w głowie zaczyna od zera, że wiele tych osób idzie na freelance, zaczynają copywriting i zaczynają od zera, że ja kompletnie nic nie wiem, zostałem copywriterem i muszę się wszystkiego od nowa nauczyć. Tymczasem nie przenoszą swojego doświadczenia. I chciałbym tutaj właśnie wskazać na taką otwartość, otwartą głowę i wykorzystanie zasobów, które posiadasz w tej chwili. No bo jednak masz kupę doświadczenia, nie? Znaczy ja po prostu według mnie to się łączy w sposób naturalny. No, może dlatego, że ja widziałem telewizję z tej strony od środka, czyli widziałem program telewizyjny, jak on jest napisany, a nie jak on jest potem wyemitowany jako obraz, a pod nim jest nagrany głos z lektorem, więc może w odbiorze widza to ma niewiele wspólnego z takim postem na LinkedInie na przykład, ale ja jako twórca widzę, jak serwis informacyjny jest napisany. On wygląda jak po prostu ten wall na Facebooku czy na LinkedInie, gdzie są po prostu podpięte pod siebie kolejne posty kolejnych autorów na kolejny temat. Szczególnie TeleExpress jest w taki sposób zbudowany, bo to są krótkie materiały, zazwyczaj 25-sekundowe, czyli w tym programie do pisania w telewizji każde zdanie jest policzone, jedno zdanie to jest około 7 sekund, więc masz 3, 4, maksymalnie 5 zdań na takiego jednego newsa. Są różne oczywiście konstrukcje takich newsów, bo jeszcze wchodzą tak zwane setki, czyli wypowiedzi bohaterów danego tematu, ale są też takie tematy, które są od początku do końca tylko i wyłącznie napisane. Więc to doświadczenie moje, czyli pisanie, ciągłe pisanie i to pisanie też pod dużą presją czasu i ogromu wiedzy, który spływa i dynamiki zmieniającej się wydarzeń, dla mnie jest po prostu od razu się przekłada na pisanie na LinkedInie. Właściwie usiadłem do tego portalu metodą prób i błędów w miarę krótkim czasie. Udało mi się wygenerować spore zainteresowanie.
nawiązać nowe kontakty, też pierwszych potencjalnych klientów, znaczy pierwszych klientów właściwie, z którymi współpracowałem, też zdobyć. Także ja nie widzę takiego dużego przeskoku. Po prostu zmienia się tylko medium. Nie telewizja, a portal. Jasne, czyli te, no, zasadniczo te zasady zdobywania uwagi, to jest, one są uniwersalne, nie? Tylko tak jak mówisz, zmienia się platforma. Tak jak mówiłeś na początku, myśmy się tak naprawdę szerzej, bliżej poznali podczas tego wywiadu 3x3. I widziałem, że przeprowadziłeś ich sporo z ludźmi, którzy piszą ciekawie, jak powiedziałeś, którzy piszą mądrze, którzy zbierają zasięgi, reakcje, komentarze. I jakbyś miał takie 2-3, może więcej kluczowych wniosków z tych wywiadów, to co by to było? Tak, było kilka tych rozmów, bardzo ciekawych zresztą rozmów dla mnie. Może zacznę od tego, skąd w ogóle pomysł na to, żeby publikować krótkie wywiady na LinkedInie. To jest zagospodarowanie tej potrzeby, o której też mówiliśmy, czyli budowania relacji. To jest bardzo ważne w mediach społecznościowych. Rozmowa z drugim człowiekiem, w tym przypadku po prostu człowiekiem z branży i też chęć poznania lepszego tej branży. Ja jestem reporterem z zawodu i dziennikarzem, więc naturalne jest to, że zadaję pytania i potem na podstawie tych pytań i odpowiedzi na te pytania wyciągam wnioski i robię swoją syntezę. Dla mnie najciekawsze w rozmowie z copywriterami było zawsze to, jak oni chcą dotrzeć do klienta, jak chcą zrozumieć jego potrzeby, jak chcą zrozumieć ten ból klienta. I tutaj jak mam też z Tobą okazję porozmawiać, to może ja od razu też odbiję piłeczkę i Ciebie zapytam, jak Ty sobie z tym radzisz przy takim przykładowym zleceniu, gdzie trzeba się zwrócić właśnie do klienta i jego językiem opisać produkt, który po prostu ma się mu przydać. No, tego się nie spodziewałem się odbicia piłeczki, nie spodziewałem się kontrataku. Mówiliśmy przed wejściem, że to będzie rodeo. Rodeo, no to też mam te parę odcinków za sobą, ale jeszcze nigdy w roli byka. Dobre, jak ja zbieram informacje, ja lubię przede wszystkim sobie porozmawiać z klientem. Najpierw wysyłam mu brief, jak już mam tego potencjalnego klienta, najpierw wysyłam mu brief do uzupełnienia i on to uzupełnia swoimi słowami. To jest już pierwsza zaczepka, pierwsza linia ataku. Druga linia ataku to jest spotkanie na wideo, które lubię sobie na przykład właśnie nagrać, jeśli klient na to wyraża zgodę, na potrzeby tego, żebym później sobie mógł odtworzyć to nagranie i wyłapać te takie naleciałości. To jak klient mówi, jeżeli on chce mówić swoim językiem do swoich klientów, bo na przykład jego klienci go z tego znają. Miałem sytuację na przykład, że znajoma mówiła, że zatrudniła copywritera i jej grupa docelowa zwróciła informację zwrotną, że to jest fajnie napisane, ale oni nie wierzą, że to ona pisała. Także rozstali się z tym copywriterem, więc to jest ważne. Przy czym też, jeżeli wypowiadam się jako dana osoba, przykładowo piszę maila lub ofertę sprzedażową, to nie tylko jest ważne mówić językiem tej osoby, która to wypowiada, ale też językiem osoby, która będzie tego czytać, która spojrzy na to i pomyśli sobie, kurde, to jest dla mnie, bo ja faktycznie mam ten sam problem, nie? Jeżeli dana osoba, jeżeli grupa docelowa ma ten problem, o którym ty mówisz, że ma ten ból, który nie pozwala jej zasnąć, powiem z własnego doświadczenia na przykład, że mi nie pozwala zasnąć to, jak mieć kupę hajsu, żeby kupić sobie dom. Jeżeli ja, wiesz, wchodzę na... Albo inaczej, kupiłem kurs Liczy się czas Bartka Popiela, kurs produktywności i tam było coś takiego napisane, takie, wiesz, lista pytań, nie? Czy pracujesz po 12 godzin dziennie i nie masz tego hajsu i czujesz, jak życie przecieka ci przez palce? No kurde, to są moje słowa, nie? To są moje słowa. I tak do tego podchodzę, także badanie klienta, rozmowa z tym klientem. Niedawno mogłeś widzieć, że dawałem darmowe, nie lubię tego słowa, dawałem bezpłatne konsultacje, żeby właśnie tego klienta trochę poznać, żeby zobaczyć, z czym on się mierzy, jaki ma ból, co go uwiera, no i jak ja mogę w tym pomóc, tak? I jakimi słowami to określa, bo na przykład może się okazać, że moja grupa docelowa nie chce pozyskiwać więcej klientów, tylko na przykład zdobywać więcej zleceń. I to już jest różnica. To już jest różnica, która może stanowić różnicę pomiędzy tym, że sprzedam albo nie sprzedam. Tak to u mnie wygląda. Nie wiem, czy mam nadzieję, że odpowiedziałem na Twoje pytanie.
Tak, właśnie. To mnie fascynuje w ogóle w rozmowach z wami, z copywriterami, już profesjonalistami, którzy słowem sprzedają. W jaki sposób staracie się być odbiciem tych potrzeb właśnie klienta, potrzeb rynku i diagnozujecie, jak lekarz właściwie, ten ból i potraficie go precyzyjnie wskazać i określić i nazwać, i opisać tym jednym zdaniem, nie wiem, czy to można nazwać, że sloganem czy hasłem. Myślę, że roboczo można. To niedawno rozmawiałem z Pawłem Ciskiem, on to nazywa Big Idea, to taki korowy koncept danego produktu, danego problemu, danego rozwiązania czy grupy docelowej, że takie, wiesz, jeden taki punchline, który trafia po prostu w sedno. Dlatego właśnie ja mówię, że ja jestem ghostwriterem, ale nie ghostwriterem copywriterem, tylko ghostwriterem dziennikarzem i to jest, czy reporterem, i to jest ta różnica. U mnie to doświadczenie właśnie wynika z setek rozmów też właśnie z bohaterami różnych historii, reportaży czy materiałów, analizą materiału źródłowego i właśnie doświadczenie polegające na przygotowaniu tekstów informacyjnych, reportażowych, społecznych. Czyli storytelling mocno. Myślę, że to po prostu gdzieś w mojej naturze po prostu też tkwi. Taki sposób postrzegania świata, taki sposób komunikowania się. I też to mi się najbardziej podoba, jak samemu czytam wpisy innych. Ale nie zawsze ten wpis przeze mnie przygotowany to musi być jakaś historia. To zresztą tak jak u mnie też na moim profilu, to często są bardzo krótkie wpisy, które zawierają kilka punktów, jakieś przemyślenia, jakaś jedna obserwacja, pokazanie jakiejś zmiany czy ruchu na moim profilu. No są różne po prostu sposoby też komunikacji i publikowania. Jasne, jak jesteśmy przy historiach, to opowiedz mi historię twojego najtrudniejszego do tej pory zlecenia. Czy takie już było, czy już masz za sobą takie zlecenie, o którym będziesz zawsze pamiętał, że Boże, jak dobrze, że to za mną. Ja od 10 lat pracuję właśnie jako reporter i w zasadzie mogę powiedzieć, że w tym zawodzie, w tym momencie już zrobiłem wszystko, co chciałem i może nie z jakąś ulgą, że się cieszę, że to koniec, ale może powiem tak, cieszę się, że to za mną i cieszę się, że przede mną kolejne wyzwania. Nie pamiętam czegoś takiego, co by mi bardzo uwierało i co by mnie jakoś psychicznie zmęczyło, bo bardzo lubię tę pracę. Natomiast z pewnego zawodowego wypalenia, to muszę przyznać, wynika decyzja, że zmieniam środowisko z tych tradycyjnych mediów do mediów społecznościowych. Chcę rozpocząć coś nowego po prostu. I czuję, że to wyzwanie będzie dla mnie takie stymulujące. Więc raczej patrzę nie na to, co za mną, tylko teraz bardzo konkretnie patrzę na to, co przede mną. No to fajne podejście. Tutaj najczęściej zdarza się właśnie taka odpowiedź, że tak, pamiętam taki jeden tekst, miałem taki raport i dbałem te dane i to wszystko i analizowałem i nigdy więcej nie podejmę takiego zlecenia. A tu jest takie, czekam na kolejne wyzwania. Tak, bo staram się właśnie tak myśleć pozytywnie, szczególnie, że jeżeli chodzi o pracę właśnie reportera, te zlecenia są zazwyczaj krótkoterminowe. Rano jest jakiś temat do zrealizowania, on wieczorem już jest gotowy i tak naprawdę zazwyczaj idziesz do domu i już to zadanie jest zrealizowane, ono jest za tobą. Więc nigdy nie miałem, albo rzadko bardzo się zdarzało, czegoś, co by po prostu tak wisiało nade mną, czy jakoś mnie męczyło przez dłuższy czas.
To po prostu wymagało ode mnie, zawsze ta praca wymagała ode mnie skupienia takiego punktowego w jednym momencie, szybkiej i sprawnej realizacji i po prostu umiejętności przejścia do kolejnego zadania bardzo szybko. Stąd być może to pozytywne myślenie raczej o tym, co mnie czeka w przyszłości, niż rozpamiętywanie, co mnie gdzieś tam zmęczyło w przeszłości. Ciekawe, to mówisz, aż się zaczynam zastanawiać, czy skryptu nie przepisać na przyszłość, no bo te dwa pytania, to i kolejne, są takie skłaniające trochę do narzekania, ale z drugiej strony ja wiem, że to są najbardziej pouczające odpowiedzi, bo następne pytanie jest o najgorszego klienta. Czy zdarzyło ci się go już mieć, takiego klienta z piekła rodem, czy jeszcze nie? Czy w ogóle takiego klienta jeszcze nie miałeś? Myślę, że to jest jeszcze przede mną tak naprawdę. Na pewno mnie nie ominie jakaś współpraca, z której będę się chciał szybciej wywinąć, ale o dziwo, przez tyle lat nie miałem nigdy problemu z drugą osobą. Oczywiście, że zdarzały się bardzo jakieś wymagające postaci, czy z którymi ta współpraca jakoś gorzej szła, nie nadawaliśmy na tych samych falach, ale nie wiem, jak to się dzieje, ale mam po prostu zawsze jakiś dobry kontakt z ludźmi i realizujemy te zadania i wszystko jest w porządku, więc zastanawiałem się też przed tą rozmową, czy będziemy rozmawiać o jakichś problemach, wpadkach i tak dalej, ale uczciwie, chociaż wiem, że to by było ciekawsze i na pewno bym tego nie ukrywał, gdybym miał czym się podzielić, ale uczciwie muszę powiedzieć, że no nie odpowiem ci teraz na to pytanie. może się spotkamy za rok albo za jakiś czas i wtedy powiem, o słuchaj, kurczę, w końcu mam klienta, który mi naprawdę zepsuł życie. Zobaczymy. To. Zobaczymy, pewnie dojdziemy do tego, nie? Ja się jeszcze będę może w przyszłości. Myślę, że wielu gości tego podcastu ma potencjał na kolejny odcinek, bo są rzeczy właśnie, na przykład chciałbym bardziej wniknąć w to telewizyjne dziennikarstwo i co możemy z niego wyciągnąć do copywriterskiego fachu, czy do pisania na social mediach, czy do ghostwritingu, bo są te przecież te dziennikarskie zasady, jak chociażby odwrócona piramida, czy to, co mówiłeś wcześniej, anomalia albo kontrast, jako do łapania uwagi, więc to są mega ciekawe tematy, a jednego odcinka pewnie nam nie starczy. Nie wiem, czy ci zazdroszczę tego, że nie miałeś złych klientów, bo z jednej strony zły klient, no, psuje humor, ale z drugiej strony uczy. No tak, to jest na pewno świetne doświadczenie, a jakbyś też właśnie mógł podsumować, czego się nauczyłeś, jaka najcenniejsza lekcja płynęła właśnie ze współpracy z takim upierdliwym, wkurzającym klientem. Nie brać tematów, na których się nie znasz. To byłaby taka lekcja. Nie brać tematów, na których się nie znasz. Raz, że się narobisz i to ja nie wierzę w to i też nikt mnie nie przekona, że dobry copywriter napisze o wszystkim. Pewnie dobrze, napisze o wszystkim. Chociaż nie, bo miałem za sobą 3 miesiące researchu, przez 3 miesiące uczyłem się tego tematu tak naprawdę i dalej to nie było to, no bo umówmy się, w 3 miesiące nie nadrobisz czyjegoś 30-letniego doświadczenia. Come on, to jest niewykonalne, tego się po prostu nie da zrobić. Choćbyś siedział i nic nie robił, tylko czytał przez 3 miesiące, nie nadrobisz tego i trzeba to po prostu zostawić ludziom, którzy się na tym znają, może oni wezmą więcej kasy za to zlecenie od tego klienta, ale to nie znaczy, że ty masz brać kasę za to zlecenie. I tego się nauczyłem właśnie, że nie brać tematów, na których się nie znam. I drugi klient to było, od tamtej pory mam umowę z Krajowym Rejestrem Dłużników, więc na fakturze jest KRD i to też była lekcja, żeby mocno pilnować siana, sprawdzać klienta, czy klient jest legitny, czy nie ma wpisów KRD i czy później nie będzie z nim problemów, jeśli chodzi o wypłacalność. No tak, to są naturalne po prostu sytuacje w życiu przedsiębiorcy. No, trzeba się na to po prostu szykować, trzeba mieć to z tyłu głowy. Piotrek, kolejne pytanie o to, nie wiem w sumie teraz, której części kariery się przyczepić. Co ci dało największego, co było twoim największym kamieniem milowym w rozwoju, jeśli chodzi o
choćby zdobywanie uwagi, czy tworzenie treści, bądź w telewizji, czy na LinkedInie? Co to było? Myślę, że w ogóle moja przygoda z telewizją polską, która była bardzo, wymagała ode mnie wielu czynności po prostu, od pisania krótkich materiałów, przez prowadzenie programu, występowanie na żywo, relacjonowanie na żywo jakichś wydarzeń z różnych miejsc, nawet na świecie. Niedawno to był szczyt ONZ-u w Nowym Jorku, który był we wrześniu. Trudno mi wskazać jedno wydarzenie, to była cała seria po prostu tych zleceń czy zadań, które były do wykonania. Myślę, żebym to po prostu w taki pakiet zapakował, czyli pod szyldem właśnie Telewizja Polska, różne zadania do wykonania. Od takich małych, precyzyjnych, jak krótkie temaciki w Teleekspresie, po właśnie na przykład takie relacjonowanie na żywo dużego wydarzenia politycznego z drugiego końca świata. To zdecydowanie. I dało mi to po prostu większą taką pewność zawodową, pewność siebie, umiejętność przekazywania treści, obserwacji, konstruowania tego właśnie w formę tekstową, co chyba mnie najbardziej po prostu pasjonuje, dlatego też zafascynował mnie LinkedIn. O dziwo, ktoś by powiedział, bo być może niewielu kojarzy tę platformę z jakimiś wielkimi emocjami, ale jest to ekscytująca platforma, naprawdę. Oczywiście wiele jest jeszcze, myślę, że do zmiany, jest dużo takiej miałkości, poprawności, trochę takiej politycznej nawet powiedzmy i takiego branżowego, nie wiem jak to nazwać nawet, ale po prostu jakieś obawy może przed krytyką właśnie innych pisanie w taki asekuracyjny sposób, może więcej właśnie ryzykowania by się przydało. I wrzucania nieoczywistych po prostu jakichś przemyśleń i treści, ale myślę, że ten LinkedIn się będzie rozwijał wraz z przypływem nowych użytkowników, co na pewno czeka te platformy, bo w Polsce po prostu ona też zyskuje popularność i na świecie. Ciekawe, co mówisz, ta asekuracja rzuciła mi się trochę w oczy i ja jestem zdania, że nie jesteśmy zupą pomidorową, wszyscy nas nie będą lubić, nie? A i tak nie wszyscy lubią zupę pomidorową. Idę o zakład, że ktoś tam jest, że nie lubi tej pomidorówki. I lepiej być, jak to ktoś powiedział, lepiej sobie narobić wrogów, niż całe życie być nijakim. No a jeśli chcesz budować markę osobistą w internecie, to ważniejsza jest autentyczność niż polityczna poprawność, moim zdaniem. No ja się tutaj zgodzę. Oczywiście to zależy, jaki jest cel naszej obecności w internecie, ale naprawdę lepiej będzie przyjęte to, jak się autentycznie pokażemy, niż jak będziemy ukrywać nasze wady, porażki, czy jakieś może nieco bardziej kontrowersyjne poglądy. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie piękno internetu i piękno mediów społecznościowych, jeżeli one są dobrze wykorzystywane, że to jest wolna platforma wymiany naszych poglądów, informacji, doświadczeń i emocji. Korzystajmy z tego. Ja jestem zwolennikiem właśnie takiego podejścia do używania też LinkedIna. Oczywiście z całą świadomością, że to nie jest portal z memami, czy z jakimiś śmiesznymi filmami, czy kontrowersyjnymi za wszelką cenę treściami, tylko to jest portal dla pracujących, portal dla profesjonalistów i ma zrzeszać, po prostu spajać ludzi danej branży. Ale inspirujmy się, pokazujmy nasze czasem też niepowodzenia, jak z tych wpadek czy problemów udało nam się wyjść. I myślę, że wtedy przyciągniemy po prostu większą uwagę i większe zaufanie i większe zainteresowanie potencjalnej właśnie grupy docelowej. Tak, tutaj się zgodzę z tym pokazywaniem porażek, pokazywaniem wpadek. Czemu tylko my mamy się uczyć na własnych błędach? Czemu inni się nie mieliby uczyć na naszych błędach? Czy to jest coś złego? Też nie jestem fanem tej takiej słodko-pierdzącej narracji, że bo mnie to się wszystko udaje, nie? Bo jak wiesz, jak wrzucę
mąkę i jajko do miski, od razu mi się zrobi z tego piękne ciasto. No, ja nie wierzę w to, że są ludzie, którym wszystko za każdym razem wychodzi po prostu bezbłędnie. Nie wierzę w to. Nie, nikt mnie nie przekona, że jest taki człowiek, któremu wszystko zawsze wychodzi. Bo jeśli jest taki człowiek, to on powinien dzisiaj mieć, powinien władać światem. Powinien mieć wszystkie pieniądze świata, władać wszystkimi krajami świata, nie wiem, nawet jeszcze osobnymi planetami. Taka jest prawda. Bo jeśli wszystko, czego się dotknie, zamienia w złoto, to tak powinno być, a tak nie jest. Jeśli ktoś pozuje w internecie na taką osobę, której wszystko wychodzi, to ja jej z miejsca nie wierzę. Nawet jeżeli ktoś by bardzo się starał i bardzo wiarygodnie opisywał tylko i wyłącznie swoje sukcesy i swoje po prostu osiągnięcia, no to szybko użytkownicy przestaliby mu wierzyć, no to nie jest autentyczne, tak życie prawdziwe nie wygląda po prostu. A tego oczekujemy, wchodząc na czyjś profil, że zobaczymy ten kawałek życia, czy troszeczkę prywatnego, jak to jest na LinkedInie, czy troszeczkę biznesowego, życia firmowego, jakichś relacji też międzynarodowych, to zależy, kto się czym zajmuje. Natomiast to ma być odwzorowanie właśnie życia, czyli naszych zlotów, upadków, naszej drogi do sukcesu, która czasami, zanim ten sukces osiągniemy, staje w miejscu i musimy się z tego miejsca jakoś wydostać. Także no, zdecydowanie się z tobą zgodzę, że no, takich władców świata wielu nie ma, więc na pewno nie to drugi użytkownik LinkedIna tylko i wyłącznie sukcesami się może pochwalić. Zatem to tak wygląda. Fajnie wrzuciłeś te dane, o które dopytywałem, że zdrowa proporcja publikacji treści na LinkedInie to jest 50% treści pokazujących Ciebie jako eksperta, 30% treści sprzedających i 20% treści pokazujących Ciebie jako człowieka. Jakbyś mógł przypomnieć, skąd się to wzięło, czemu to jest? Polecam w ogóle profil autora tej koncepcji, czyli pana Marcina Bagaka, który się właśnie specjalizuje też w LinkedInie i w tym, jak od strony takiej statystycznej nawet to wszystko działa. Akurat te proporcje wynotowałem sobie z jego szkolenia na temat LinkedIna. I wydaje mi się ona bardzo pomocna, nawet na start, jeżeli ktoś chce trochę ustrukturyzować treści, którymi się dzieli. Czyli 50% to są treści eksperckie, 30% to są treści sprzedażowe, a 20% to są treści takie osobiste. Nie możemy użytkowników bombardować tylko i wyłącznie linkami do naszej strony, naszymi ofertami. No bo szybko po prostu odbiorą nas jako spamerów i przestaną wchodzić na nasz profil. Pewnie algorytm też będzie ścinał te nasze treści, bo ludzie nie będą tego ani komentować, ani lajkować, więc musimy ich zachęcić do siebie, publikując w większości treści, które będą też dla nich przydatne. Treści eksperckie, czyli treści, które zawierają jakąś wartość w sobie, jakiś przekaz, są pomocne. Możemy z tych treści się nauczyć, to przyciągnie użytkowników do nas, zbuduje naszą markę osobistą, zaufanie do nas i dzięki temu będziemy mogli wplatać w ten nasz rytm publikacji co jakiś czas treści sprzedażowe, ale żeby właśnie pokazać się też jako człowieka, a nie jakąś taką sztuczną postać, czy w ogóle postać jakąś taką nieautentyczną. Konieczne są też takie publikacje ludzkie, osobiste, nasze przemyślenia. Czasami to może być selfie w okresie świątecznym z choinką w tle, co naprawdę nie zaszkodzi. Wprowadzi po prostu fajny klimat na ten nasz profil, a też zmobilizuje użytkowników, którzy też są przecież ludźmi i też szukają jakichś relacji międzyludzkich do tego, żeby komentować, lajkować nasze posty, wchodzić z nami w taką relację czy reakcję z naszymi treściami. Ktoś nawet mi skomentował, mi się spodobał taki upgrade tego systemu, żeby
treści tych osobistych było 30%, a sprzedażowych jak najmniej, czyli 20%. I być może tą regułę 50-30-20 można tak dopracować. Natomiast w tej oryginalnej treści, jak ja to zacytowałem, to pochodziło ze statystyk twórców, właścicieli portalu LinkedIn. Jasne. Ja widziałem coś takiego w książce Alexa Hormoziego. On tam analizował, że w telewizjach na godzinę materiału jest 13 minut reklam i pozostały czas to treść, nie? Że jakkolwiek by się komuś wydawało, że reklam w telewizji jest dużo, no to jest ta proporcja, tam chyba było 1 do 4, nie? I że na platformach społecznościowych, że w mediach też taka proporcja jest zdrowa, czyli na 4 posty wartościowe, jeden post może być sprzedażowy, czyli to, co mówisz, te tam powiedzmy 20%, czyli niekoniecznie 30. U mnie z kolei podejrzewam, że tych ludzkich jest za dużo zrzędzenia. Ale to jest właśnie fajne u ciebie. Nie wiem, jak to u ciebie się przekłada, jak ty patrzysz na LinkedIn jako taki swoją maszynę też sprzedażową. Mi się często wyświetlają twoje treści i to są czasami zabawne historie, przy których się autentycznie człowiek śmieje, inspirujące. No, faktycznie to są dobrze napisane posty, które wciągają użytkownika i chętnie się to też potem komentuje i lajkuje. Ale powiedz jak, bo mówisz, że więcej masz tych treści osobistych, a zaniedbujesz tę część sprzedażową, czy nie? Tak, powiedziałbym, że zaniedbuję trochę, no bo docelowo powinienem zbierać ludzi na newsletter albo zbierać słuchaczy podcastów w tej chwili, ale mam teraz taki moment refleksji na początku roku, raz, że mi wpadły w ręce newsletter Taylora Welcha, on to ma jakieś kolosalne zasięgi na tych LinkedInach i dotarło do mnie, że profil miałem skonfigurowany pod potencjalnych klientów na copywriting, a treści tworzę do copywriterów, no to coś tu jest nie halo, jest tu jakiś dysonans, także będę to naprawiał i będę to jakoś próbował analizować i to ujednolicić i uspójnić, no bo nie może tak być, nie? Nie może tak po prostu być i będę to analizował, będę się starał jakoś to ubrać w liczby, żeby się dowiedzieć, czy to działa, czy nie działa. Także wnioski będą pewnie za jakiś czas i pewnie będę się miał czym pochwalić albo na co poskarżyć na LinkedInie, także jak mówisz, że moje posty wpadają ci w oko, to ten może też wpadnie. Tak, ale algorytm cię chyba lubi. Tak, zdarza mi się ostatnio coraz częściej mi się zdarza zrobić coś, co przy mojej liczbie followersów nazwałbym viralem, czyli powyżej tych 5000 wyświetleń. Mm-hmm. Nie mam kompletnie pojęcia od tego, od czego to zależy, ale zauważyłem, że treści, które ludzi wkurzają, mają potencjał na viral, tylko że viral niekoniecznie przekłada się na klientów i to jest dla mnie pole do analizy i do poprawy, ale od czasu do czasu takiego virala można zrobić, nie? Jak się uda. Czemu nie? Podobno ten algorytm nowy, oparty już w całości o sztuczną inteligencję, jak dostaje ten taki poszczególny wpis, czyta go w całości z twoim całym profilem. Dla sztucznej inteligencji to jest oczywiście żaden problem, żeby w sekundę to zrobić. Jeżeli masz w opisie swoim napisane, że lubisz łowić ryby i dasz akurat post nawiązujący do łowienia ryb, coś w tym stylu, to ten algorytm to połączy, że ty faktycznie jesteś ekspertem od połowu ryb i go wypluje szerzej właśnie do ludzi, którzy takim tematem mogą być potencjalnie zainteresowani. Więc ważne też jest to, co jest w opisie profilu, czego często nie sprawdzamy, bo już raz napisaliśmy i nie zmieniamy tego, a warto to też sobie aktualizować co jakieś 2-3 miesiące, a nawet pod kątem nowego rodzaju treści, które chcesz publikować. Więc jak zmieniasz troszeczkę swoją strategię, to przy okazji warto zmienić ten opis i wtedy ta maszyna algorytmu będzie to brała pod uwagę. Opis masz na myśli ten o mnie, czy to wyżej nagłówek? Wszystko, znaczy o mnie, wszystko co masz na profilu i nagłówek, ten znaczy ten króciutki nagłówek i cały opis, wszystko co masz jakby napisane na swój temat na profilu.
I ta ścieżka zawodowa, i jakieś rekomendacje, i o mnie, i ten nagłówek, wszystko. Dobra, będzie sprawdzane, będzie poprawiane. Tego się nie spodziewałem. A skoro jesteśmy przy tipach, przedostatnie pytanie. Jeśli mógłbyś dać jedną radę początkującym copywriterom, to co by to było? No właśnie w kwestii copywritingu ja się nie czuję kompetentny, bo tak jak mówię, jestem reporterem i o copywriting to ciebie mógłbym zapytać, ale jeżeli miałbym komuś radzić początkującej osobie, która chce pisać i docierać do innych, to najpierw trzeba po prostu innych słuchać, rozbudować sobie tę empatię i starać się pisząc wyobrażać sobie, że ta druga osoba już nas słucha i każde zdanie pod taką lupę brać i zastanawiać się, czy tym, co napisaliśmy, wywołujemy emocje, które chcemy wywołać, czy jesteśmy w stanie tę osobę zainteresować tym, co napisaliśmy, czy to jest zrozumiałe przede wszystkim i czy cel, który chcieliśmy osiągnąć, będzie osiągnięty, jeżeli napiszemy pierwsze zdanie, drugie i potem kolejne. Po prostu pisząc, wyobrażajmy sobie, że już ktoś to czyta i słuchajmy po prostu, wcielmy się w jego sytuację i słuchajmy z jego perspektywy to, co my właśnie napisaliśmy. Zajebiste twierdzenie tytułem podsumowania, żeby słuchać i cały czas mieć to z tyłu głowy, że mówimy do osoby, która już nas słucha. Tak mi przemknęło przez głowę, żeby myśleć też o tym, czy nie marnujemy jej czasu, bo czas i uwaga to są teraz, wiesz, najbardziej deficytowe zasoby. Mam to czasem z tyłu głowy, nie? I też jak ktoś coś do mnie mówi, to staram się przepuszczać to przez taki filtr, czy ta osoba, która do mnie mówi, właśnie nie marnuje mojego czasu. Więc to bardzo fajne tytułem podsumowania. I ostatnie pytanie zasadniczo, Piotrek, gdzie cię można znaleźć w internetach? Skupiam się na LinkedInie. Wystarczy więc wpisać Piotr Pawelec w wyszukiwarkę LinkedIna i znaleźć, zapamiętać się po prostu tę twarz i znaleźć moje zdjęcie, bo zakładam, że podobnych imion, nazwisk jeszcze może być w Polsce więcej, więc znajdziecie mnie na LinkedInie. Gdzieś tam wstępnie pracuję też nad swoją stroną taką ofertową, sprzedażową, ale na moim etapie wystarczy po prostu kontakt bezpośredni z potencjalnym klientem przez LinkedIn, więc na razie nie inwestuję kasy w coś większego. Także zapraszam po prostu na mojego LinkedIna, to przede wszystkim. Super. Super, będziemy. Ja już na tym LinkedInie jestem, ale jak ktoś będzie tego słuchał, to zachęcam, bo fajne rzeczy tam padają. I ja ci dziękuję za dzisiaj. Myślę, że widzowie i słuchacze też ci podziękują, bo sporo typów, sporo fajnych rzeczy. No i co? Do następnego. Do następnego. Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę ci powodzenia. Super pomysł z tym podcastem. I zachęcam też widzów, naszych słuchaczy do odwiedzania profilu Daniela, bo jest naprawdę świetnie napisane. Dzięki dodatkowo jeszcze od siebie prywatnie, dzięki. Lubię. Siema. Cześć.